Witajcie, kochani. Chciałbym w tym filmie odpowiedzieć na pewien komentarz. Niestety nie potrafię go znaleźć, ale zapadł mi w pamięci. Nie pamiętam też, kto zadał to pytanie. Wydaje mi się, że Samuel, ale nie jestem pewien. W każdym razie chodzi o to, jest taki problem, pamiętam z tego pytania, co zrobić, kiedy rodzice nasi są niewierzący. Niewierzący to znaczy w takim sensie, że nie narodzeni na nowo, nie nawróceni prawdziwie, czyli tkwiący nadal w zwiedzonej nauce jakichś religii, bo tu jest nieważne, jaka to religia, czy to katolicka, czy Świadków Jehowy, czy jeszcze jakaś inna religia, ponieważ to akurat nie ma znaczenia. Chodzi o to, przypuszczam, że chodziło o to autorowi pytania, jak się zachować w takim przypadku. Otóż, no, oczywiście poczytamy sobie zaraz wersety z Pisma Świętego, natomiast chciałbym tak od siebie, z mojego doświadczenia powiedzieć, że kiedy narodziłem się właśnie na nowo, miałem podobny problem. To znaczy cały czas się zmagam z tym problemem, ponieważ moja rodzina tkwi nadal w religii katolickiej, ale pamiętam, kiedy właśnie przyszedł moment nowego narodzenia się, kiedy człowiek zaczyna rozumieć sprawy ducha, sprawy królestwa, sprawy Boże. Kiedy otrzymuje Ducha Świętego, wtedy te rzeczy stają się jakby oczywiste. Wtedy człowiek zaczyna wiedzieć tak naprawdę, że jest Pan Bóg, czuć Go. I Pismo Święte otwiera dopiero wtedy całą prawdę przed takim człowiekiem. I pamiętam, kiedy ta prawda zaczęła wchodzić do mojego serca, to był dla mnie po prostu taki koszmar, że jak ci ludzie mogą po prostu nie widzieć tego, co mówi Słowo Boże, nie czuć, nie chcieć rozumieć. I pamiętam, że ja wręcz na siłę chciałem wszystkich nawracać. Było to też niekiedy w nerwach po prostu, bo nie dawałem rady przekonywać mojej rodziny najbliższych, nazwijmy tę rodzinę najbliższymi, bo to jest teraz nieważne, czy to jest ciotka, siostra, syn, czy mama, chodzi o najbliższą rodzinę. No i ja też chciałem przekonywać na siłę, to było w nerwach. Denerwowałem się, bo wiedziałem, że ci ludzie nieświadomie podążają za fałszywymi nauczycielami, że nieświadomie idą do śmierci najzwyczajniej, że nieświadomie robią to czy tamto, że grzeszą. Nie szło tego po prostu wytłumaczyć, dlatego byłem zły. Natomiast co zauważyłem? Zauważyłem, że takie nerwowe podejście nie ma kompletnie sensu, ponieważ my sami od siebie niczego nie zrobimy bez pomocy Pana Boga. Jeżeli Pan Bóg nie zechce otworzyć oczu, nie dostrzeże tam nadziei w tym człowieku, no to my swoimi słowami niczego nie zrobimy. My możemy ziarno, to święte ziarno siać, rzucać nim wręcz w tych ludzi. Natomiast chociaż nie wiadomo, jak przykro by nam było, to na siłę niczego nie zrobimy. Słowo Boże mówi pewne rzeczy na ten temat. Chodzi oczywiście o przykazanie. Tutaj w tym temacie, który poruszył tamten mój słuchacz, czy też widz. I drugie przykazanie, moi drodzy, jak wszystkie przykazania, jest jak najbardziej aktualne. Natomiast tak jak mówię, zauważyłem też, że na siłę jest to złe po prostu działanie, a wręcz ma taki skutek odwrotny często, że zrażamy tym, przerażamy tym ludzi. Dlatego
No, trzeba postępować tak, jak mówi nam Pismo Święte, a Pismo Święte mówi nam, że musimy postępować w łagodności przede wszystkim. I zauważyłem sam po sobie, że to odnosi lepszy skutek, że my nie męczymy, nie dręczymy tematami z Pisma Świętego tych ludzi po kilka razy dziennie, ponieważ dla tych ludzi jest to bardzo męczące. Dlatego odpuszczenie sobie nawet na jakiś czas tego nacisku jest też dobre i jest zdrowe. Dlatego że ci ludzie później sami widzą, że coś się dzieje, dlaczego my już nie naciskamy i często przychodzą sami pytać o to czy o tamto. No a tak jak mówię, jeżeli na pewne rzeczy Pan Bóg otworzy im oczy, wtedy dostrzegą tą prawdę. No ale zajrzyjmy sobie do Pisma Świętego. I mamy w dwóch miejscach dekalog, czyli to jest Księga Wyjścia, 20 bodajże, tak. I tu jest dekalog. Tu jest to przykazanie. Czci swego ojca i swoją matkę, aby twoje dni były długie na ziemi, którą Pan, twój Bóg, da tobie. Jeszcze mamy powtórzonego prawa. 5 rozdział. Czci swego ojca i swoją matkę, tak jak nakazał ci Pan, twój Bóg, aby przedłużone były twoje dni i żeby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą Pan, twój Bóg, da tobie. Wspaniałe przykazanie, ale należy jeszcze otworzyć sobie dla uzupełnienia Efezjan. I to jest 6 rozdział od 1 do 3. Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, bo jest to sprawiedliwe. Czcij swego ojca i matkę, jest to pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi. Jest to, kochani, oczywiście z obietnicą przykazanie, że jeżeli przestrzegamy tego przykazania, to takie właśnie dobrodziejstwo nam się przytrafi. Będzie nam się dobrze powodziło i będziemy długo żyć na ziemi. Przykazanie jest cały czas aktualne, jak wszystkie inne przykazania, jest bardzo ważne. Dlatego należy go przestrzegać. I tutaj nie ma znaczenia, moi drodzy, czy nasi rodzice są nawróceni, czy są nienawróceni. Najzwyczajniej należy im się szacunek, ponieważ są naszymi rodzicami. Wiem z życia, że rodzice potrafią być różni. Znam takie historie, kiedy rodzice wręcz dręczą swoje dzieci. No i to jest nieco inna historia. Natomiast oczywiście nie należy oddawać tym samym, jak mówi Słowo Boże, to po pierwsze, a po drugie, takiego czy innego rodzica należy szanować. To nie znaczy, że złego rodzica, nazwijmy go złym rodzicem, należy gloryfikować i być posłusznym we wszystkim, ale nie należy takiemu rodzicowi dokuczać. Słowa mamy tutaj, dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, bo jest to sprawiedliwe. Sprawiedliwe jest to wtedy, moi kochani, kiedy jesteśmy oczywiście podporządkowani całkowicie naszym rodzicom w Panu, czyli w Panu Jezusie, czyli w prawdziwej wierze, niekłamanej, w czystej wierze. Wtedy jest to
pełnia, że tak powiem, sprawiedliwości. Natomiast, tak jak mówię, rodzice, czy są nawróceni, czy nie, należy im się szacunek, ponieważ są naszymi rodzicami. I moi drodzy, tak się rzeczy mają. Natomiast teraz poczytajmy sobie Pismo Święte, co mówi dalej, chcąc odpowiedzieć na dalsze zagadnienia, czyli w jaki sposób mamy do tych ludzi przemawiać i zachowywać się. Otwórzmy sobie Jakuba 3,13. Wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Kochani, Pismo Święte, Słowo naszego Boga mówi, że właśnie cierpliwość jest bardzo ważna. Dlatego, jeżeli zależy nam na nawróceniu się naszych rodziców, bądźmy cierpliwi, nie naciskajmy mocno, ale właśnie z tą cierpliwością trwajmy w modlitwie, aby Pan Bóg poruszył ich serca. To jest raz, cierpliwość, prawda? Czytamy sobie 1 Piotra 3,15. Lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei. I teraz czytamy z łagodnością i bojaźnią. Z łagodnością. Bądźmy gotowi zawsze udzielić odpowiedzi każdemu, mówi ten werset. Natomiast mamy to czynić z łagodnością. Nie możemy się przekrzykiwać, nie możemy narzucać, co też ja kiedyś czyniłem. Było to złe postępowanie, przyznaję się do tego, ale jestem tylko człowiekiem i po prostu w taki sposób właśnie reagowałem z niezrozumieniem tych ludzi, ponieważ nie potrafiłem właśnie zrozumieć, dlaczego oni nie dostrzegają tego, co ja. Natomiast to było proste. Dlaczego? Ano dlatego, że w momencie, kiedy człowiek otrzymuje Ducha Świętego, całkowicie inaczej patrzy na wiele rzeczy, a tamci ludzie nie. Więc tu jest to otwarcie oczu i to powoduje zgrzyty, prawda? Dlatego z łagodnością mamy być zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu. Czytamy sobie jeszcze Galatów 6,1. Co tam jest ciekawego? Bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Przede wszystkim, kiedy mamy kontakt z ludźmi nienawróconymi, musimy być czujni, uważać, aby w tych kontaktach czasem coś złego na nas nie wpłynęło, aby to ten człowiek po prostu źle na nas nie wpłynął. Musimy być ostrożni. Natomiast znowuż mamy tutaj, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Czyli nawet kiedy jesteśmy zdenerwowani, powinniśmy, no nie wiem, zamknąć oczy, policzyć do 5, poprosić Pana Boga o ducha łagodności. I wtedy dopiero rozmawiać. Nie zawsze to wychodzi, ponieważ jesteśmy prowokowani, uderzani duchowo przez diabła, który stara się nas wyprowadzić z równowagi, który stara się nas zdenerwować. No i niestety tak to jest. Wielu z was pewnie doświadczyło takiego uczucia, które przychodzi, kiedy rozmawiamy z drugim człowiekiem, w szczególności na temat wiary, i tamten człowiek używa takich zwrotów i takich słów, które wyprowadzają nas z równowagi. Wtedy bądźcie pewni, że jest to kierowane przez złe duchowe siły, których nie widzicie, ale które istnieją i działają na was jak magnes. Wtedy właśnie należy prosić Pana Boga o to, aby chronił was przed tymi atakami. To te ataki właśnie mamy odbijać naszą tarczą wiary.
Moi drodzy, czytamy sobie jeszcze Efezjan 4:2. Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. Więc, moi drodzy, no nie to. Efezjan 4:2, przepraszam. Z całą pokorą, łagodnością i cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości. No, to jest ten werset. Tak więc no, czytałem tamten i coś mi było nie tak, ale już jest ok. Z całą pokorą i łagodnością i cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości. Ten werset odpowiada nam, że tak powiem, konkretnie na to zagadnienie. Mamy się zachowywać z pokorą, z łagodnością i cierpliwością i na dodatek znosząc jedni drugich w miłości. Nie trzeba się denerwować od razu, nie trzeba potępiać, poniżać. Po prostu, jeżeli tym bardziej, jeżeli zależy nam bardzo na kimś, to w taki sposób powinniśmy postępować, a nasza postawa, sama postawa będzie działała na tych ludzi i będą obserwować nas, to ich będzie zastanawiać. Więc naszym postępowaniem tak samo możemy skłonić tych ludzi do zastanowienia się nad pewnymi rzeczami, prawda? I jeszcze, kochani, mam jeden tutaj werset. 1 Tymoteusz 6:11. Ty zaś, człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego, a podążaj ze sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością, łagodnością. Kolejny raz widzimy tutaj, jak ważne są te rzeczy. Jest na nie kładziony wręcz nacisk. Tutaj w liście do Tymoteusza są słowa człowieku Boży. Jeżeli jesteś człowiekiem Bożym, to powinieneś, czy powinieneś także słuchać tych słów. Mamy podążać za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością i łagodnością. Więc takie podsumowanie. Nie wiem, co można by jeszcze w tym temacie dodać. Myślę, że to, co powiedziałem, pomoże wielu z was. No i tyle. Działajcie. Nie poddajemy się. Przede wszystkim, kochani, modlitwa i jeszcze raz modlitwa, ponieważ sytuacja, która wydaje nam się krytyczna, że jest nie do naprawienia, że ktoś się już nie nawróci, to w naszych oczach może być po prostu tragedia. A kiedy Pan Bóg zadziała, to w jednym dniu, uwierzcie mi, wszystko się potrafi zmienić. Wszystko, cała kolej rzeczy i tak dalej, wszystko się potrafi tak poprzemieniać, że człowiek jest w szoku. Doznałem kiedyś tego uczucia, jak potrafi zadziałać Pan Bóg. Tak więc, moi drodzy, cały czas trwajmy w modlitwie i walczmy o tych ludzi przede wszystkim w modlitwie, w naszym postępowaniu, pokazując naszą postawą zmianę, aby ich to ciekawiło, interesowało i aby później to nasze świadectwo, które dajemy Słowem Bożym, było poparte naszymi czynami. I wtedy to właśnie takie akcje, że tak to ujmę, są skuteczne, ponieważ samo mówienie Słowem Bożym to jest, wiecie, po prostu no, słowo. Natomiast Pismo Święte tak samo mówi, że bardzo ważne są czyny. Wiara bez uczynków jest martwa najzwyczajniej. Tak mówi Słowo Boże. Dlatego nasze postępowanie przykrywamy Słowem Bożym i wtedy jest to, ten pakunek jest doskonale
przysposobiony, żeby go komuś ofiarować, prawda? To jest taka paczka. Natomiast kiedy damy komuś sam środek albo samo opakowanie, no to nie jest to, że tak powiem, ten całkowity dar, ale kiedy to wszystko jest właśnie w taki sposób przygotowane, kiedy uczynki idą wraz z naszą wiarą, wraz ze słowem, które wypowiadamy, no to wtedy jest to właśnie wspaniałe. Wtedy jest to pokaz. Wtedy jest to pokaz właśnie naszej wiary, która wypływa i ze Słowa Bożego, i z naszych uczynków, czyli widać naszą przemianę. Ponieważ, moi drodzy, dlaczego o tym tak mówię głęboko? Dlatego, że wielu ludzi zna Pismo Święte, wielu ludzi potrafi na pamięć rzucać, tak brzydko powiem, rzucać wersetami na lewo i prawo, na przykład księża katoliccy albo jacyś pastorzy, natomiast ich postępowanie jest całkowicie inne. Dlatego jest tutaj sprzeczność i nie można tego pogodzić. I to są fałszywi nauczyciele, fałszywi prorocy. Są to, najzwyczajniej mówiąc potocznym językiem, hipokryci. A kiedy my nie dość, że stosujemy Pismo Święte na co dzień, posługujemy się nim, głosimy je wśród ludzi najbliższych, to wtedy, moi drodzy, jeżeli to idzie w parze z uczynkami, to jest to właśnie taki dowód na prawdziwą naszą przemianę. Nie jesteśmy hipokrytami, bo to, co mówimy, to robimy, stosujemy się do Słowa Bożego. I to właśnie ci ludzie muszą widzieć. Oni muszą widzieć, że my nie żartujemy. Oni muszą też widzieć, że jesteśmy stanowczy, że jesteśmy konsekwentni, że to nie jest tak, że dzisiaj mówię, że Słowo Boże mówi tak, a jutro coś mi jest na rękę i ja zmieniam zdanie. To nie może być tak, ponieważ przyjdą próby i wtedy w tych próbach dopiero ci ludzie będą widzieć, że nawet ze stratą dla nas postąpiliśmy tak, jak mówi Słowo Boże, a nie tak, jak postąpiłby przeciętny, uprawiający grzech człowiek. To i to są, kochani, najwspanialsze świadectwa, zarówno przed ludźmi, a co najważniejsze przed Panem Bogiem. Kiedy przechodzimy te próby pomyślnie, w zgodzie ze Słowem Bożym, wtedy taki dar, bo to jest dar, podoba się Panu Bogu. To jest nasza ofiara, którą składamy z wdzięczności za to, co otrzymaliśmy, czyli siłę Ducha Świętego, który prowadzi nas tak, abyśmy te próby przechodzili bez grzechu. No i tyle, moi drodzy, w tym filmiku. Mam nadzieję, że ten filmik pomoże wielu z Was, którzy borykają się z problemem właśnie niewierzących rodziców w szczególności, ale też innych najbliższych Wam osób, więc trwajcie w łagodności i cierpliwości. Pozdrawiam Was, moi drodzy, i widzimy się w następnym filmiku z Panem Bogiem.